pewnego czasu, gdy zgromadziła się rzesza wielka i z miast zdążali do niego, mówił w przypowieści. Wyszedł siewca rozsiewać ziarna swoje, a gdy siał, jedno padło przy drodze i zdeptane jest, a ptaki niebieskie wydziobały je. A drugie padło na grunt skalisty, a wszedłszy uschło, gdyż nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie wzrosły wespół z nim i przygłuszyły je. A inne jeszcze padło na ziemię narodzajną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucham. Pytali go tedy uczniowie jego, co by to była za przypowieść, a on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś przez przypowieści, aby patrzyli, a nie ujrzeli i usłyszeli, a nie zrozumieli. Taką jest przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boże. Przy drodze są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i porywa słowo z serca ich, aby uwierzywszy, nie byli snać zbawieni. Na gruncie skalistym są ci, którzy posłyszawszy z radością przyjmują słowo, ale ci korzenia nie mają, wierzą do czasu, a w chwili próby ustępują. To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy posłyszeli, ale odchodząc przez troski, bogactwa i rozkosze życia, są przygłuszeni i nie przynoszą owocu. Które jednak upadło na ziemię dobrą, oznacza tych, którzy w dobrym i szczerym sercu zachowują słowo i owoc przynoszą w wytrwałości. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Diabeł w dzisiejszej przypowieści przychodzi i zabiera ziarno. Pan nasz Jezus Chrystus opowiada nam o szeregu ludzi. Pokazuje nam, w jaki sposób przyjmujemy Jego słowo, Jego naukę. Pierwsi są ci, którzy są jak ziemia przy drodze. Jest to bardzo dobry obraz. To są ci, u których ziarno w ogóle nie może zapuścić korzenia. W ogóle nie może rozpocząć wzrostu, bowiem ta ziemia jest ubita. Ta ziemia jest twarda. Ta ziemia nie przyjmuje już żadnego nasienia. Cóż to są za ludzie? Ano, są to ci, którzy tak bardzo zajęci są sprawami światowymi, że nic nie są w stanie już przyjąć. Ta droga, rozumiemy to, tą drogę, którą przebywają nieustannie. Tutaj przemarsz wojsk, tutaj jakieś wozy kupców, tutaj przemierza jakaś karawana, tutaj jacyś celebryci, no, za czasów Pana Jezusa jakaś arystokracja. Cały czas ktoś tam porusza się po tej drodze, tam jest cały czas szum i huk. I ta ziemia od tego szumu, od tego huku staje się ubita, staje się twarda, staje się bezpłodna. I tak właśnie jest z ludźmi światowymi. Człowiek światowy jest tak bardzo zajęty tym całym szumem i hukiem, cały czas ubijany tymi kołami tych wozów tego świata, że nie jest w stanie już nic przyjąć, nic wartościowego przyjąć, ani nic z siebie wydać, tak jak ta ziemia na drodze, która jest martwa, twarda, która upodabnia się niejako do skały, ale nie pod względem twardości, powiedzmy, jako wytrwałości, tylko pod względem twardości, jako oporności w przyjmowaniu czegoś wartościowego i niezdolności do wydania czegoś z siebie. To jest wyjaśnienie, dlaczego tak wielu ludzi w ogóle nie jest zainteresowanych prawdą. Dlaczego tak wielu ludzi w ogóle to nie obchodzi. Powiem, gdy to ziarno pada, to ten szum tej drogi zagłusza wszystko. Te stopy tych żołnierzy, koła tych celebrytów, którzy przemierzają tą drogę, to wszystko miażdży to ziarno. Nie jest w stanie ono tam wejść. I ta ziemia pozostaje martwa. Pozostaje cały czas ubijana tymi kołami tych wozów. I taką ziemię czeka straszny koniec. Kolejna grupa, o której mówi nam dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus, to są ci, którzy przyjmują to ziarno z radością. A jednak to ziarno pada na ziemię skalistą. I tam wprawdzie jest w stanie bardzo szybko zapuścić troszeczkę korzenia. Jest w stanie bardzo szybko rozpocząć wzrost. Ale
gdy tylko wzejdzie słońce, wysuszy tą roślinkę i już nic z tego nie będzie. To są ci, którzy emocjonalnie przyjmują wiarę. To są ci, którzy jak usłyszą właśnie słowa Pana Jezusa, to z wielką radością przyjmują tą wiarę. I tak długo jak Pan Bóg daje im takie emocjonalne natchnienie, tak długo są cali w skowronkach. I jakże to pięknie, jaka nasza wiara jest wspaniała, jaka ona jest cudowna, jakże wspaniale jest się modlić. No ale jak już mija dzień, drugi i trzeci, czy troszkę dłużej, przychodzi to słońce, właśnie pewna susza, mijają te emocje, no to okazuje się, że nie było tam żadnego korzenia. Że ta wiara nie weszła do rozumu i woli. Rozum nie przepełnił się prawdą, nie zrozumiał prawdy. Wola nie wyćwiczyła się w tym, żeby dążyć do tego, co zostało poznane jako dobre. I wszystko było tylko napędzane właśnie takimi uczuciami. No i taki człowiek z radością przyjął i równie szybko, choć już bez radości, porzucił. I to już jest pewna pokusa, która jak najbardziej może i nas dotyczyć. Mniej lub bardziej każdy z nas może, zależnie od temperamentu, mieć taką pokusę, żeby w ten sposób pojmować wiarę, żeby żyć tak od emocji do emocji. Trzecia grupa to są ci, którzy w zasadzie są ziemią żyzną. Na tej ziemi wiele jest już w stanie wyrosnąć. Jest to w zasadzie już dobra ziemia. Tylko że na tej ziemi jest wiele różnych nasion. Zbyt wiele różnych nasion. I gdy to nasienie tego Bożego Słowa, Bożej nauki, to ziarno, gdy ono tam padnie, to pada tam zbyt gęstym, zbyt niewłaściwym, w niewłaściwym towarzystwie. I tak zaczyna wzrastać, rośnie. W zasadzie rozwija się całkiem dobrze. Korzenie wchodzą w ziemię, roślinka zaczyna rosnąć, ale pojawiają się ciernie. Jednocześnie, razem z tym ziarnem, pojawiają się ciernie. Ciernie, które wyrastają. Które wyrastają może szybciej od tej roślinki i zagłuszają ją. To są ci, o których Pan Jezus mówi, że troski, radości, sprawy tego świata zagłuszają w nich naukę Pana Jezusa. I to jest już jak najbardziej bardzo niebezpieczna pokusa. To jest rzecz, która bardzo nas dotyczy, na którą naprawdę musimy uważać. Te ciernie. Ten człowiek symbolizowany przez tą ziemię zasadniczo dobrze przyjmuje to słowo. Zasadniczo stara się je zrozumieć, przyjąć na poziomie rozumowym prawdę, poznać tą prawdę. Zasadniczo stara się wolą swoje życie ukierunkować na tą prawdę. Tylko że jednocześnie za bardzo oddaje się radościom lub troskom tego świata. Jego oczy za mocno wciąż tam się kleją do tego wszystkiego, co jest na tej ziemi. Także to ziarno, zauważmy, że Pan Jezus nie mówi, że ono zupełnie ginie. Jest mowa tylko o tym, że ono nie przynosi owocu. To ziarno nie przyniesie owocu. I to jest niestety los tak wielu katolików. To ziarno nie umiera całkowicie, ono tam gdzieś trwa. Zagłuszone tymi cierniami, gdzieś tam wciśnięte pomiędzy te ciernie. Ono gdzieś tam jest, ale owocu żadnego nie przyniesie. I niestety, chyba każdy z nas może gdzieś tam samego siebie w tym rozpoznać. Bo bez wątpienia każdy ma takie etapy w swoim życiu i oby te etapy były już za nami. Gdzie wszystko inne na tym świecie gdzieś tam staje się nagle ważniejsze i to ziarno Bożej nauki staje się takim właśnie taką roślinką wciśniętą gdzieś między ciernie tego świata. Bardzo na to uważajmy. Temu człowiekowi, którego symbolizuje ta ziemia, może brakować z jednej strony rozsądku, roztropności, po to, żeby rozpoznać, co jest naprawdę istotne.
Bardzo często to jest człowiek, który faktycznie nie potrafi rozpoznać, na czym należy się skupić. Widzi tutaj problemy na tym świecie, widzi, że tutaj dzieje się źle, że tutaj jest tak, a tutaj jest tak i nie potrafi się od tego odkleić. I wtedy właśnie te ciernie rosną. To nie przez przypadek są ciernie, tak? To nie są jakieś piękne kwiaty, o których Pan Jezus mówi, to są ciernie. To jest coś bolesnego, coś twardego, coś, co trudno jest wyrwać, ale co jednocześnie rani. I tak my bardzo często właśnie patrzymy na to wszystko, co się dzieje w tym świecie, co się dzieje w Kościele i patrzymy i patrzymy i patrzymy i tak nam życie mija i patrzymy na te błędy innych, na wszelkie zło, patrzymy no i zapominamy o tym, że przede wszystkim mamy dbać o nasze własne uświęcenie, że zapominamy o tej trosce, o nasze obowiązki stanu i tak dalej, i tak dalej. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Brak pewnej roztropności, czyli rozeznania tego, co jest naprawdę istotne. To mogą być oczywiście też radości, zwykłe, światowe radości. Tutaj to raczej nawet nie są takie jakieś bardzo grzeszne radości, bo to ziarno przecież cały czas tam żyje. To takie raczej zwykłe, normalne, dopuszczalne radości, którym jednak człowiek tak bardzo się oddaje, że znowu Pan Jezus schodzi na trzeci plan. Takiemu człowiekowi może też brakować po prostu siły. To może być człowiek, który rozpoznaje, co jest właściwe, który widzi, że to są ciernie, który widzi, że w zasadzie to nie należy się tym zajmować, no ale później, gdy trzeba te ciernie wyrwać, no, to się okazuje, że najpierw trzeba je chwycić, a to są ciernie, czyli to boli. Później trzeba ciągnąć, żeby wyrwać te ciernie, a one wcale wyjść nie chcą. I może się okazać, że taki człowiek, no wprawdzie próbuje odciąć się w pewnym stopniu, przynajmniej od tego świata, to znaczy próbuje odkleić swoją uwagę od tych cudzych grzechów, zająć się swoimi obowiązkami, próbuje może co jakiś czas nawet nieustannie szarpnąć za te ciernie, zwracać się do Pana Jezusa. Być może my się właśnie w tym rozpoznajemy, tak próbujemy co jakiś czas wyrwać te ciernie, no ale czasem coś się uda. Tutaj coś wyrwiemy, tam coś wyrwiemy, no ale tak naprawdę ostatecznie to wciąż jest ich tak wiele. A więc pewien brak siły również może to spowodować. No i trzecia grupa, czwarta grupa w zasadzie, to są ci, którzy są symbolizowani przez tą dobrą ziemię. To są ci, którzy praktycznie mieli gotowość, żeby to Słowo Boże przyjąć. Którzy chcieli poznać prawdę, którzy jednocześnie potrafili rozpoznać, co jest naprawdę istotne. To znaczy nie dali się omamić przez dobra tego świata, czy przez troski tego świata. I to są ci, którzy rozpoznali i znaleźli siłę. Znaleźli siłę do tego, żeby te ciernie wyrwać, czy żeby wciąż na nowo je wyrywać. I drodzy wierni, obyśmy to byli również my. Obyśmy my na koniec naszego życia okazali się tą ziemią dobrą. Teraz, póki jeszcze tutaj na tej ziemi jesteśmy, musimy o to zadbać. Musimy tą pracę podejmować. Przede wszystkim zawalczyć o tą siłę. O rozpoznanie tego, co faktycznie jest istotne i o siłę. I tutaj musimy przede wszystkim prosić. Musimy przede wszystkim klęknąć przed Panem Jezusem i błagać Go o siłę, o rozpoznanie tego, co faktycznie jest istotne i później o siłę do tego, żeby te ciernie wyrwać. No i oczywiście, jak już będziemy prosili, prosić trzeba nieustannie, no to później przychodzi czas na tą zwykłą, ciężką, codzienną pracę. No i to wymaga pewnego wysiłku. Właśnie codziennie przypominać sobie, co jest moim celem, z czym ja mam walczyć, jakie są moje grzechy, na co mam uważać. I dlatego potrzebujemy tej nieustannej pracy, tego życia chrześcijańskiego. Dlatego potrzebujemy nieustannie rekolekcji, żeby sobie przypomnieć, aha, no właśnie, przecież ja mam ten grzech główny i cały czas w to wpadam. I jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi. Wciąż na nowo, jeśli wyrwiemy jeden cierń, to zaraz wyrasta drugi. Dlatego potrzebujemy tej nieustannej pracy. Potrzebujemy tej wytrwałości. Dlatego Pan Jezus na końcu dzisiejszej Ewangelii mówi, że ci, którzy przyniosą owoc, to są ci, którzy w dobrym i szczerym sercu zachowują słowo i owoc przynoszą w wytrwałości. No właśnie, ta wytrwałość.
Bo to trzeba tej wytrwałości, żeby te ciernie wciąż na nowo, do końca naszego życia wyrywać. Także dzisiaj naprawdę prośmy o siłę, o rozpoznanie tych cierni, siłę do tego, żeby je nie raz dzisiaj wyrwać, bo to nie działa w ten sposób, że tak, dzisiaj właśnie wyrywam, mam dobre postanowienie. Nie, żeby codziennie te, przede wszystkim mieć tą chęć do tego, żeby te ciernie wyrywać, żeby codziennie za nie chwytać i poprzez dobre wypełnianie naszych obowiązków, poprzez walkę z naszymi grzechami, poprzez praktykowanie cnót te ciernie wyrywać. Tak, żeby się nie okazało, że na koniec naszego życia nie mamy żadnych, nie przynieśliśmy żadnych owoców. Prośmy o to dzisiaj Pana Jezusa i nie przez przypadek właśnie w okresie Wielkiego Postu słyszymy tą przypowieść. Niech to będzie czas takiego szczególnie intensywnego wyrywania tych cierni. O to dzisiaj prośmy tego wszystkim Wam i sobie samemu. Drodzy wierni, życzę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.